Właściwie to jest drugi dom właściwie, bo nawet więcej jak drugi dom, bo więcej życia spędziłem w kinie jak w domu, bo w domu wchodziłem tylko przespać się i zjeść coś. A tutaj jak się przyszło rano, to się wyszło wieczór. Pan Władysław mieszka w Krakowie. Jest najdłużej pracującym kinooperatorem w Polsce. Jeszcze przed wojną przesiadywał w kinie długimi godzinami, podglądając pracę kinooperatora. W czasie seansu miałem latareczkę. Z tą latareczką podchodziłem pod lożę i chciałem sprzedać coś, nie? No to niektóry za świętego spokoju kupił coś, żeby nie przeszkadzał, a ja latarką świeciłem, jaki mam towar, a drugi, uciekaj gówniarzu stąd, nie? Jak pan siedzi z kobietą, nie, w loży, nie, a panu ktoś dochodzi i świeci panu i mój czekoladki, cukierki, nie, no to nie zdenerwowałby się pan? Stary mistrz docenił zapał chłopca i pozwolił mu oglądać film ze swojej kabiny. Pan Władysław umiał dobrze wykorzystać tę chwilę. Powoli poznawał tajniki zawodu. On pił, a ja siedziałem, koło aparatu stałem, podkręcałem lampę, nie, patrzałem się, mówię, panie Franku, bo będzie przejścia, to było, przejście było co 15 minut, to malutkie roleczki. Panie Franku, przejście będzie. No to nie możesz gówniarzu zapalić i zrobić przejście, nie, bo on już był taki. Tu mamy fotosy aktorek filmu amerykańskiego przedwojennego. Tutaj na przykład jest Kim Nowak. Tą aktorkę nie pamiętam. Tam jest Rita Hayworth. Tu mam takie prezent od szefa operatorów. Nie, szanuj szefa swego, bo mówię, że gorszego. To dostałem na 40-lecie. Pan Władysław do dziś pamięta filmy, które zrobiły na nim największe wrażenie. Potrafi wymienić nazwiska przedwojennych gwiazd filmowych. Czasem nuci popularne szlagiery. Jeżeli chodzi o filmy, to wolałem, tam chociaż były robione w takim kameralnym pomieszczeniach, to były jakoś więcej pod serce brały. Widziałem, że przez okno stała dziewczyna, nie, biletów nie było, zszedłem na dół. Pani chce zobaczyć film? Nie? Proszę bardzo, no to proszę, zaprosiłem do mnie. Chce pani w kabinie zobaczyć? A jak najbardziej, proszę bardzo. Dziewczyny się podrywało na filmie. Przedtem były kolejki do kina. Zakwitną dzisiaj białe bzy, la 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 la, będziemy szli. Jest taki film, który chciałbym jeszcze zobaczyć, to była Siódma pieczęć Bergmana. Był taki film.